Halo, nazywam się Marian Łukasik. W sobotę byliśmy na zaproszenie Wielkiej Polski Niepodległej razem z Britain First, przedstawicielem Britain First, to znaczy z Jado Franzen i z Garym we Wrocławiu na marszu. Marsz był bardzo wspaniały. Było około 6-7 tysięcy ludzi. Atmosfera była bardzo wspaniała, nie żałuję tego. Zaprosił nas osobiście Jacek Miedlar i Piotr Rybak. Byliśmy bardzo wdzięczni temu, przyjęliśmy zaproszenie. Tylko co się okazało, po powrocie do Wielkiej Brytanii miałem wielkie problemy z home office'em, z kontrolą na granicy. Zatrzymano mnie, pytano się, dlaczego byłem w Krakowie, co ja tam robiłem, dlaczego pojechałem z Britain First, czy ja wiem, dlaczego zostałem zatrzymany. Ja mówię, tak, ja wiem doskonale, dlaczego zostałem zatrzymany. Ja mówię, ja chciałem jechać przez Irlandię, tam bym nie został zatrzymany, ale o 7.20 mam być w pracy i po prostu nie mam czasu, żeby pojechać. Także jaka to jest sprawiedliwość w Brytanii, wiadomo. Praktycznie nie ma, lewacy mają sprawiedliwość, a ci co po prostu chcą walczyć o jakieś sprawiedliwość dla normalnych ludzi, nie mają szans. Wiadomo, że Britain First walczy o prawa normalnych ludzi, dziewczyn gwałconych przez grooming gangs, wstawia się za ludźmi, którzy cierpią przez tak zwaną polityczną poprawność. Także chciałem powiedzieć, że to, co się odbyło wczoraj na Stansted, po prostu przekracza wszystkie jakieś normy, dlatego że tutaj się mówi o free speech, wolnej wypowiedzi, a praktycznie nic takiego nie ma. Oni się chwalą, Anglicy się chwalą, że to jest po prostu kraj o starej demokracji. Niestety ten kraj jest tak przeżarty tą politycznością, polityczną poprawnością, że to już nic nie zostało z tej Anglii. I dlatego ja mówię, nasze miejsce jest przy Britain First, partii, która walczy przeciwko islamowi. Dlatego, że jeżeli Anglia padnie, Francja padnie, Niemcy padną, już po prostu Niemcy niedługo będą islamskim kalifatem, także to będzie dotyczyło Polski i Polska też zostanie islamska. Także w tej chwili uważam, że to, co się dzieje na terenie Wielkiej Brytanii, to po prostu woła o pomstę do nieba. Dlatego, że ja mieszkam ponad 12 lat, płacę podatki, mam potwierdzenie adresu i nie powinno być takiej sytuacji jak wczoraj, gdzie poszedłem z paszportem, żeby otworzyło mnie bramkę z elektronicznym paszportem europejskim. Niestety bramka się nie otworzyła. Musiałem pójść do normalnej kontroli i tam było wiele pytań i tak dalej o moje powiązania z ruchem prawicowym, jakie znam partie polityczne, prawicowe, dlaczego, co ja tu robię, dlaczego. Także jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to niestety to już jest, schodzi na psy. I w każdym razie ja chciałbym zakończyć. Wpuszczono mnie z wielką łaską, ale to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu, przychodzi pojęcie. Człowiek, który się po prostu boi, który nie umie języka, nie ma szans. Nie to, że nas z Polski praktycznie wygnano, rozprzedano tę Polskę, rozwalono Polskę. Wyjeżdżamy do innych krajów, do Wielkiej Brytanii, a tu nas traktują niestety czasami jak śmiecie, co odczułem wczoraj na tym przesłuchaniu. Znaczy, nie to, żeby się do mnie zwracali agresywnie czy coś, bo po prostu bym sobie
nie pozwolił. Ja tutaj mam, pytano mi się, co ja mam w Polsce i tak dalej, ale ja nie mam nic, nie mam nic do ukrycia. Ja tu pracuję na ponad 12 lat i to nie może być tak, że po prostu dlatego, że poleciałem do Polski, że mają cynk i oni mnie po prostu szarpią. To samo Jada. Jada była sprawdzana w Polsce. Przy przylocie, po powrocie ona już miała zanotowane, że po prostu trzeba ją sprawdzić. Ona pojechała na tymczasowym paszporcie jednorazowym, żeby tylko polecieć na tę uroczystość. W każdym razie jestem wdzięczny organizatorom, szczególnie Jackowi Miedlarowi, Piotrowi Rybakowi, który nas wspaniale ugościł, także innym przedstawicielom Wielkiej Polski Niepodległej i innym organizacjom, którzy zrobili marsz na terenie Wrocławia, który przeszedł, podejrzewam, najśmielsze oczekiwania. Jada France z Britain First była bardzo zadowolona z tym, była bardzo, bardzo mile zaskoczona, że to takie, że tak to się odbywało. No ja również jestem szczęśliwy, że byłem we Wrocławiu, mimo że tam jakiś, powiedzmy, drobnych niesnasek typu granica i tak dalej, ale to niestety zawsze tak jest. Także chciałbym to tak pokrótce naświetlić, dlaczego zostałem wczoraj zatrzymany, dlaczego mi szarpane. Ja się po prostu nie boję. Nie mogli deportować. Ja powiedziałem, każdy chce lecieć za darmo do Polski. To mi nie ma problemu. Oni mi wie... Ale ludzie, którzy na przykład, to jest coś takiego, polityczna poprawność, jeżeli ty nie mówisz tak jak chcesz, od razu cię wezmą na bok, będą cię przesłuchiwać i tak dalej. Także to samo lewactwo tu jest strasznie silne. To samo zresztą jest w Polsce, gdzie czytałem polskie gazety, że to jest nofaszystowski marsz i tak dalej, i tak dalej. To te dzieci, które miały po 3-4 lata, to są neofaszyści. W każdym razie wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy na marszach. Przeciwko islamowi. To na razie, pozdrawiam.